Szczęść Boże, coś wam powiem. Po całym dniu z ludźmi, tłumaczeniu im, czym jest Królestwo Boże, nauczaniu, leczeniu ich chorób, zapewne Jezus pragnął tylko jednego – odpoczynku. I tu przychodzą uczniowie i proszą, żeby wyjaśnił im znaczenie przypowieści. To takie nasze czekanie na święty spokój, gdy nikt nie będzie już od nas nic chciał. Umilkną telefony i dzieci, zgiełk się wyciszy. Jezus niezłomnie podejmuje się wyjaśnienia tego, czym jest chwast i dobre nasienie. Od wieków dobre Słowo Boże trafia do ludzi. Jest ono niczym ziarno zasiewane w nas przez Pana Boga. To jest ta dobra nowina o zbawieniu, którą głosi Bóg przez ludzi za przykładem Jezusa. W ten sposób Bóg dotyka ludzkich dusz, by wychodząc ze swego odrętwienia, przyjęły orędzie z nieba. Wszystko to rozgrywa się w sercu. Kiedy Bóg powołał do istnienia człowieka, stworzył nasze ciała i dusze, uczynił to z miłości. Daje nam wszystko, byśmy kochali tak jak On. Wszelkie dary, których nam udziela, mają nam pomóc kroczyć do świętości, byśmy mogli w niej wzrastać i rozwijać się. Ale obok tego, co piękne i wzniosłe, jest też element nieprawości. On pochodzi od złego, od diabła, który za wszelką cenę chce nas oddzielić od Boga. I między dobrą nowinę wrzuca ziarna wątpliwości, które wzrastając w człowieku jak chwast, przez to odbierają radość codziennego życia. Strach i lęk, rozgoryczenie, które się pojawiają, krępują ten ludzki umysł i duszę tak bardzo, że człowiek boi się podejmować decyzje. Już przestaje czuć się wolny. To już tylko mały krok, by zejść na drogę złego. Jest to jednak droga donikąd. Wszędzie, gdzie brak otwartości, miłości i wolności, tam jest śmierć. Nie ma życia, bo odbiera nam je szatan. Całość tego dobra i zła należy rozpatrywać przez fakt męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dopiero w nich widać, że największą i najważniejszą prawdą jest miłość Boga, który zgodził się za nas wydać pierworodnego na okrutną śmierć. Jezus, mówiąc o końcu świata, mówi o sądzie ostatecznym. I my pewnie wyobrażamy sobie, że potępiony będzie ten, kto się dopuścił wielkiego zła. Raczej nie myślimy o tych, którzy wybierając święty spokój, zamykali uszy na potrzeby braci i dopuścili się w ten sposób grzechu zaniedbania. Pamiętajmy, że jeśli chcemy, by chwasty wyrosły, wystarczy nic nie robić. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga i powołani do życia. A to nie kończy się tu na ziemi. Warto o tym pamiętać, zanim szatan będzie próbował nam wmówić coś innego. Kto ma uszy, niechaj słucha dobrego Słowa Bożego, a żyć będzie w wieczności.